Kolejny nudny poranek. Może chciałabyś spędzić dzisiejszy dzień inaczej niż zwykle? Zatem zobaczymy, jak by wyglądał Twój dzień, gdybyś była muzułmanką. Nad właściwym przebiegiem dnia czuwać będzie nasza specjalna komisja. Dobrze. Wpierw śniadanie. Stop. Muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. Chyba, że powstrzymanie się od zjedzenia wieprzowiny skończyłoby się dla nich śmiercią. Co więcej, gdyby trwał miesiąc Ramadan, nasza bohaterka nie mogłaby ani jeść, ani pić niczego, od wschodu do zachodu słońca. Ale nie jesteśmy w miesiącu Ramadan. Pamiętajmy też, że muzułmanin nigdy nie powinien pić alkoholu. Teraz ubranie. To abaja. Jest dość prosta, chociaż ozdobiona złotymi elementami. Jest też luźna, dzięki czemu w upalne dni jest w niej chłodno. Nie wszystkie muzułmanki zakrywają swoje włosy. Zwłaszcza małe dziewczynki nie zawsze to robią. Jednak nieraz specjalna tuba wkładana na głowę, zwana amira, jest elementem szkolnego mundurka. W Koranie, Świętej Księdze Islamu, znajduje się fragment, nad którego interpretacją głowią się różni ludzie. Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości, i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz. Nie wynika z niego wprost, co dokładnie muzułmanka powinna zakrywać. Włosy, twarz, a może tylko po prostu skromnie się ubierać. A jeśli nasza bohaterka byłaby zdrowa? Miałaby pieniądze. No i byłaby starsza. Powinna się udać przynajmniej raz w życiu na pielgrzymkę do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Poza tym, każdy muzułmanin powinien być pokorny wobec Boga. Gościnny. Szanować rodziców. Swoich przyjaciół. Bo może muzułmanie nie różnią się aż tak bardzo od innych.